Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kanale Gazetki Sklepowe oraz w filmie pod tytułem W Lidlu się opłaca i nic bardziej mylnego, bo jak zawsze zaskakuje nas Lidl nie tylko promocjami, ofertami, rabatami, ale również i tym razem zaskoczył nas wyliczeniami. Ciekawostką, jaką jest wyliczenie Lidla, to że mogą Państwo zaoszczędzić aż 500 zł w skali miesiąca. Skąd się wzięła ta suma? Z pewnością z wyliczeń i oszczędności, która daje nam właśnie aplikacja Lidl Plus dla klientów, którzy regularnie z niej korzystają. To z pewnością najbardziej opłacalna i korzystna forma oszczędności z posiadania zainstalowanej aplikacji Lidl Plus i być może na tej podstawie Lidl doszedł do tych wyliczeń. Oczywiście promocje, jakie daje Lidl, z pewnością cieszą nas, a produkty, które objęte dodatkową promocją właśnie dla skorzystania z aplikacji Lidl Plus, daje to dodatkowy rabat na wybrane produkty i oczywiście z rabatów możemy bardziej się cieszyć oraz naszych oszczędności. To właśnie taka ciekawostka, która najbardziej jest zauważalna w tej ofercie. To raczej nie koniec ciekawostek i promocji, a to dlatego, że znalazłem w tej ofercie aż, jak sam Lidl twierdzi, ma w swojej ofercie codziennie ponad 20 różnych bułek. To ciekawe i interesujące aż do tego stopnia, że wybiorę się właśnie do Lidla chociaż z tego powodu, aby po prostu policzyć te różne bułeczki. I sam jestem ciekaw, ile naliczę rodzajów tych bułek. Bo nigdy nad tym nie zastanawiałem się, robiąc zakupy w tym lubianym przeze mnie sklepie. Ciekaw jestem również, czy Państwo właśnie rzucą okiem na te bułeczki, robiąc przy okazji swoje zakupy i je trochę Państwo policzycie. I ile rodzajów uda się właśnie Państwu policzyć. W tym celu zachęcam do podzielenia się tymi liczeniami bułeczek w komentarzach. Jesteśmy właśnie ciekawi, ile Państwu uda się naliczyć. I to na tyle dziś mojej opowieści z tymi wyliczeniami, promocjami oraz ciekawostkami. Również Państwa zachęcam do subskrypcji naszego kanału Gazetki Sklepowe, aby nie umkła Państwu żadna oferta, promocja, a także ciekawostka, jaka również była w tym filmie. Tak więc pozdrawiam, życzę miłego dnia oraz do usłyszenia.